Nagrodę Żurawie Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2011 w kategorii obraz otrzymuje Paweł Totora Adamek. Przede wszystkim chciałem podziękować osobom, z którymi współpracuję i które w jakiś sposób mnie wspierają i pomagają w mojej pracy. Chciałbym podziękować grupie Haju, z którą ostatnio dużo tworzymy. Chciałem podziękować osobom, które mnie wspomagają na co dzień i przede wszystkim chciałem podziękować mojej siostrze Gusinie, która tak jakby zapoczątkowała cały ten nurt, którym się zajmuję. Otrzymałeś dzisiaj nagrodę Żurawie dla twórców młodych, dla twórców, którzy sprawiają, że w Lublinie dużo się dzieje, że Lublin ma szansę chyba na Europejską Stolicę Kultury 2016. Jak się czujesz z takim wyróżnieniem, z taką etykietą, bardzo pozytywną zresztą? Czuję, że to jest wielki obowiązek teraz spoczywający na mnie, bo do tej pory działałem sobie we własnym świecie, tak jakby zamkniętym dosyć, a poprzez to wyróżnienie myślę, że wypłynę troszeczkę bardziej w ten świat kultury lubelskiej i gdzieś popróbuję podziałać tak, jak tam było wspomniane na scenie przy teatrach. Czy, rozumiem, rozważasz tą sugestię, która padła, że będziesz tworzył kostiumy teatralne? To jest kwestia dyskusyjna bardzo, bo te moje kostiumy, one się nadają na zdjęcia jak na razie. Nie jestem dobrym krawcem, ale myślę, że jak najbardziej taka współpraca będzie niesamowitym doświadczeniem. A jak to jest wykazywać się w tak wielu dziedzinach? Bo zarówno fotografujesz, jak i zajmujesz się wizażem, jak i kreacją wizerunku, powiedzmy też tworzeniem kostiumów. Jak to jest, czy można być dobrym w tych wszystkich dziedzinach? Znaczy ja powiem tak, nie wiem, czy można być dobrym w tych wszystkich dziedzinach. Ja robię tak, jak czuję. Trudno mi się współpracuje z innymi ludźmi, więc dlatego zacząłem się zajmować wszystkim sam. Studia skończyłem takie, które kształciły mnie po prostu w każdej z tych dziedzin. No może nie w wizażu akurat, ale w malarstwie. To są tak pokrewne dziedziny, że w zasadzie nie odczułem różnicy specjalnej, malując na papierze czy malując twarze modelek. I myślę, że taka współpraca tych dziedzin to daje właśnie dużo lepszy efekt, jeżeli robi to jedna osoba. Bo tak jakby odpowiada za całość, która później jest bardziej spójna, jednolita taka, jest pomysłem jednej osoby. O. A jak trafiłeś do tego grona? Co twoim zdaniem, które z twoich dokonań, doświadczeń przesądziło, że znalazłeś się wśród nominowanych do Nagrody Kulturalnej Żurawie? Mi się wydaje, że chyba charakteryzacje zadecydowały o tym, bo zdjęcia jak zdjęcia nie docierają do wszystkich, nie wszystkim muszą się podobać, a myślę, że stroje, które robię, które są troszeczkę dziwaczne i czasami mocno przekombinowane z różnych dziwnych materiałów, myślę, że to jest coś, co zwraca uwagę na jakąś tam moją twórczość. A na koniec, nawiązując do twoich studiów, czy nie tęsknisz za zielenią? Ja się zajmuję na co dzień zielenią. To jest moja praca główna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na architekturze krajobrazu. Na co dzień zajmuję się właśnie projektowaniem krajobrazu i tak jakby w jakiś sposób nawiązuję w fotografice i w charakteryzacjach do przyrody, bo i stosuję materiały zaczerpnięte prosto z natury i też najczęściej wykonuję sesje w plenerze, chociaż teraz próbuję od tego odchodzić powoli. Dziękuję serdecznie.